Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek serii Lepszego Randomka na moim kanale i w dodatku to jest nowy Lepszy Randomek, wiecie, w tej nowej edycji, czyli że w której powtarzam, który film z daną bitewką będzie miał najwięcej lajków, wygrywa ta osoba 500 golda, czyli na przykład teraz, jeżeli ten filmik ze ST1 tutaj od Witness, który widzicie, będzie miał najwięcej lajków spośród 10 bitew łącznie, tak jak to było w filmie informacyjnym powiedziane, będzie miał najwięcej lajków, wygrywa właśnie 500 golda. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Przed nami jeszcze 9 odcinków. Tutaj Witness niestety nie trafiła. Właśnie fundatorką tutaj jest właśnie, dużo razy właśnie chyba już powiedziałem, Witness wraz z Benecjuszem na typie 4 Heavy. Witness jedzie ST1, czyli czołg, który sam również posiadam. Witness go posiada z tego, co wiem, już od dawna, bo ma na nim dość dużo bitew i go po prostu lubi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mapę, to jest Pilsną, ale jeżeli chodzi o sam czołg, ST1, czyli pojazd, z którym sam na razie uczę się grać. Zaraz zobaczymy tylko, czy Witness tutaj rozwaliła drzwi, żeby fochowi, znaczy drzwi od hangaru, żeby ten, no jak on się ma, foch, żeby focha tutaj zobaczyć. I uwaga, strzał. No niestety na razie Benes już więcej robi niż Witness w tej bitwie, ale jednak Witness bardzo ładny wynik tutaj wykręciła. To jest foch 155, czyli to jest jeszcze ten stary foch walący po 750, a nie ten foch 50B. Ładny strzał za 458. Co do tego działa, ST1 to ma 440 obrażeń i penetracji 258. Ja to z pamięci mówię, że nie było, a i nie wyszło. A na tylko na hitach jest 340 penetracji. Tylko że to są właśnie hity, czyli pociski premium kumulacyjne, czyli coś, co ja osobiście lubię, ale wiem, że większość osób tego nie lubi. Też gdzieś piękny strzał za 465. Jeżeli chodzi o, znaczy ogólnie rzecz biorąc, działo jest spoko. Działo to już mogliśmy oświadczać na takich czołgach jak T10, czy na przykład Su-122-54, Su-101 bodajże, i chyba na tylu właśnie pojazdach. I powiem wam, że to działo daje radę równie na właśnie czołgach ciężkich, jak i na TD-kach. Na ciężkich naprawdę sprawdza się genialnie, bo ono nie ma zbyt dobrej celności, a na czołgach ciężkich wiadomo, trzeba grać z przodu. FV na szczęście się odbił. Więc działko jest jak najbardziej super, zwłaszcza przez te kumulacyjne pociski, które ja bardzo lubię. Obejrzyjcie tutaj właśnie starcie Witness z ST, nie ST1, tylko FV-em, a jeszcze w międzyczasie powiem, może nie już dokładne parametry pancerza, bo za bardzo ich nie pamiętam, niestety nie mogę teraz gdzie tego sprawdzić. Z tego co pamiętam, jednak pancerz kadłuba miał 140 mm z przodu, jak i z boku. Wieża miała tam 250 parę, z tego co wiem. I wieża, wiecie, jest taka osowata, jak ja tu mówię, jest taka obła po prostu. Tyle że na górze niestety ma weak spot, który rzeczywiście wchodzi. Właśnie co do tych weak spotów w tym pojeździe, właśnie nie pamiętam, chyba nie było za winkla ze ST1. A jeżeli było, to przepraszam, ale nie pamiętam, ale dam wam mały spoiler, na pewno będzie właśnie z Witness, z którą tutaj bitewkę omawiamy. Ma 3 weak spoty ten pojazd, tak, był za winkla, na pewno, pamiętam. Na górze garnczek, na dole, na kadłubie ten przód, taki wizjer kierowcy, jeszcze niżej jest dolna płyta. Są to 3 weak spoty tego pojazdu, które wpuszczają bądź co bądź, ale jednak trzeba mieć trochę farta, trzeba mieć penetrację, to wiadomo, ale również trzeba mieć farta, żeby w ogóle to przebić, zwłaszcza jeżeli chodzi o sam kadłub, jak i o weak spot na górze wieży. 5 do 9, Benecjusz już tam fraga zrobił, tylko nie widziałem, czy coś jeszcze, jakiś damage, ale chyba na pewno, no bo jednak typem 4 heavy damage się robi dość duży. Witness tutaj walczy dalej ze ST1 wroga, no niestety odbicie na razie jest jakieś z 1500 damage'a, ale ładnie losowało tutaj, zobaczcie, 458, 465, 453, niestety ostatni za 383, 387. I Defender nie wychyla się, nie. Mobilność tego pojazdu, no to wiecie, no 13 na godzinę do tyłu, 40 do przodu, jest to ok. No niestety tu nie wyszło. Do przodu on się musi trochę rozpędzić, on musi się pobujać jednak trochę. To jest jak Honda Civic trochę. Tutaj z prawej jakiś TEDek ST1 ładnie zerwała za 462, więc ładne obrażenia losuje. Tutaj dwa razy Witness zerwała. ST1 na szczęście, a nie, ona się odbiła, STRV się przebił, to również Golda, który został teraz zniszczony 1 do 1, w sensie chodzi mi o fragi, że Witness, jak i Benecjusz, a tak jeżeli chodzi to 10 do 11, strzał i odbicie od tyłu ST1, tak, magiczne Stalinium to jest to.
waga czy coś tutaj. No niestety Benetton zginął Tygrysa drugiego. Witness tutaj powiedzmy ma się nawet dobrze, bo jest ta jedynka tutaj jest na wykończeniu, ale 1100, no 1200 praktycznie życia ma. Drugi frag ponad 2500 damage'a zapewne, 12 do 12 i bitwa wygląda na wygraną, bo my mamy T110-3, ST1 właśnie Witness, no i teraz Tygrys drugi, który oberwał, T30, no który niestety teraz zginął, a wróg tylko T10 po rosyjsku. No i właśnie teraz GW Tigera P, bo Tygrys drugi zginął z rąk Witness. 13 do 13, tyle że wiecie, T10 rzeczywiście ona ma to samo działo co ST1 właśnie. I umie przypieprzyć i tak samo ma twardą wieżę, tylko że ma weakspoty, ale jest bardzo, bardzo mocno mobilna, tak więc ona była ostatnio na A0 i jest to tak mobilny pojazd, że mógłby już się pojawić tam na, gdzieś na K0, żeby Artę obronić, ale co zrobił wróg? No niestety tego już nie pamiętam, ponieważ bitwę dość dawno oglądałem, zresztą nagrałem. Ale pojawia się malutki problemik, znaczy no zależy jak to będzie z celnością ogólnie tego działa, bo jeżeli nagle RNG powiedzie fuck this, shit I'm out, to niestety Witness będzie miała problem taki, że zostały 3 pociski zwykłe i 4 goldowe tylko, no i 8 hajeków, aż nie wiem po co Witness aż tyle hajeków na tym pojeździe, ale no kto co lubi, może lubi po prostu strzelać w hajeki, z hajeków jakieś RHM i tak dalej, choć często to się nie zdarza. Ta dziesiątka widziana właśnie na H5-6, tak jak mówiłem, pojazd jest bardzo mobilny, jeżeli chodzi o ciężary, porównywalnie pewnie do jakiegoś AMX-a 50B, czy może nawet FCM-a 50T, chociaż 50B jest najbardziej mobilnym czołgiem ciężkim, z tego co pamiętam. Witness tutaj się bawi, tak do góry jakoś lufę daje, nie wiadomo po co. E3 musi trochę uważać, bo ma 19% HP, to jest chyba gdzieś tam z 300 HP, myślę, no 4% HP już. Waga ta dziesiątka, no niestety gąska chyba, bo jakoś zeszło po tym Stalinium. 52% HP, czyli gdzieś tak, o słychać było, że trójka strzeliła, czyli gdzieś ma okolicach 900 HP, czyli 2-3 strzały przynajmniej by musiały wejść w tę dziesiątkę, która właśnie teraz zniszczyła E3. No i nie wygląda to zbyt kolorowo. Uwaga, ładny strzał za 421. No i zobaczymy. Arta ma tutaj raczej bicie, tylko chyba, o właśnie, właśnie przeładowała, strzeliła i uwaga, te dziesiątka, no powiem, że dość fartownie, ponieważ boczne fartuchy, te dziesiątki dość często są w stanie cokolwiek odbić. To jest jak to w ogóle IS-8, czyli te 10 jest jak IS-7, tyle że to jest jego nowsza wersja, tańsza, to dość długa historia jest, jeżeli chodzi o IS-8, bardzo ciekawa zresztą, ale no nie wiem. Nie będę was zanudzać teraz tym wywodem na temat ISA 8. Krótko rzecz ujmując, IS 8 jest tańszą wersją ISA 7. Na razie to tyle będę mówić, bo nie chcę was po prostu zanudzać. No i Witness teraz pędzi, no pędzi ST1, to oksymoron, jedzie ST1 na GW Tigera P. Zobaczymy jak to się zakończy. Oj, jest Arta wykryta, uwaga. Ładny strzał za 426 i Arta nie trafiła, natomiast to jest już wygrana bitwa, już mogę powiedzieć, zobaczmy wyniki końcowe bitwy. No i mamy wyniki bitwy, czyli MK, gówniane medale oraz duży kaliber, a dokładniej mamy właśnie 5156 obrażeń, 5 fragów, 1442 expa postawy, tak więc jak najbardziej kwalifikuje się do nowej wersji lepszego randomka, a jeszcze dokładniej 32,500 zarobku na czysto na koncie premium. No trochę tutaj trzeba wydać, jednak to jest dziewiątka, więc dużo trzeba jednak płacić za naprawę i za amunicję i tak dalej, 33 tysiące ponad. No nawet jakby bez konta premium to Witness by zarobiła ponad 7 kafli, a łącznie z kontem premium expa dostała 5732, pewnie jakieś bonusy myślę jeszcze były, właśnie że się było w plutonie, może jakieś tam z tych sklanów coś się włączyło, może rezerwy jeszcze jakieś, pełno tego teraz jest od cholery, więc po prostu teraz można tego expa trzepać jak cholera. 5156 damage'a, 1440 zablokowane, czyli coś jednak pokazuje, że ten czołg umie poodbijać rzeczywiście, no ja nim czasami pogrywam i da się nim poodbijać, ale to jeszcze muszę się nim trochę nauczyć rzeczywiście. Po asyście 740 bitwa łącznie trwała 11 minut 21 sekund.
No i chyba tyle. Fajna bitewka, tak więc dziękuję wam za... Kurde, nie umiem się aż wysłowić. Dziękuję wam za oglądanie i przypominam, że im więcej lajków będzie miała dana bitwa po 48 godzinach, tym większą ma szansę na wygranie ta osoba, która mi przesłała tą bitwę 500 golda. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie, żeby Witness wygrała. Na razie to tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć!